Minęły dokładnie 2 tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego 1999-2000, a zarazem 2 tygodnie funkcjonowania reformy edukacji. Przypomnijmy, że zgodnie z nią w Pabianicach powstały 3 gimnazja. W gimnazjum nr 1 przy ulicy Tkackiej uczy się obecnie 243 pierwszoklasistów. Na 1 września mieliśmy zapewnione obsadę kadrową wszystkich nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim. Mamy większość podręczników jest jednym przedmiotem, tylko jest jeszcze kłopot z językiem angielskim, ale też są podręczniki zamówione i dzieci będą miały te podręczniki w najbliższym czasie. Czyli w ogóle jakichś kłopotów uczniowie nie powinni mieć z nauką. Mamy w ogóle 243 uczniów w 10 oddziałach. Dzięki władzom miasta nie ma żadnych i nauczycielom naszej szkoły nie ma żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o naukę i wszystko zrobiliśmy, żeby uczniowie nie odczuwali, nie mieli jakichś trudności za adaptowaniem się do nowych warunków w naszej szkole. Oprócz gimnazjum w budynku przy ulicy Tkackiej mieści się również szkoła podstawowa nr 2. Niestety w związku z tym powstają kłopoty. Podstawowym kłopotem to jest, że wydłużył się czas nauki w szkole, w budynku i uczniowie, część uczniów szkoły podstawowej kończą zajęcia o 17:40, do czego nie byli przyzwyczajeni i druga rzecz, co koliduje z ich zajęciami dodatkowymi. To są przede wszystkim uczniowie klas szóstych. Reszta to są uczniowie, przecież gimnazjum to jest 7 klasa szkoły podstawowej. I tam drobne jakieś nieporozumienia, które zachodzą między klasami ósmymi, które chodzą też od rana, tak jak i klasy gimnazjalne, próbujemy wspólnie likwidować. Czyli jakichś takich problemów wyjątkowych nie mamy. Jak mówi dyrektor Muszyński, tylko względy techniczne powodują, że uczniowie szkoły podstawowej muszą uczęszczać na zajęcia w godzinach popołudniowych. Na 21 oddziałów w budynku zaplanowanych jest tylko 16 sal lekcyjnych. Miejmy nadzieję, że problem ten w miarę postępu reformy z czasem ustąpi i uczniowie, i gimnazjum, i podstawówki będą wcześniej opuszczać mury szkoły. Już od jutra samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy mieszczący się przy ulicy Kilińskiego rozpoczyna akcję szczepień przeciw grypie. Obejmie ona osoby od 10 roku życia. Grypa to choroba występująca na całym świecie przez cały rok. Atakuje szczególnie silnie w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. Zachorowania na grypę nasilają się już od listopada. Obecnie jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia się przeciw grypie są szczepienia ochronne. Koszt szczepienia to 22,50 zł. Składa się na to cena szczepionki, badanie lekarskie oraz sama usługa. Aby skorzystać z propozycji ZOZ-u przy ulicy Kilińskiego, wystarczy zgłosić się do gabinetu szczepień na pierwszym piętrze, pokój 118A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14, a we wtorki od 9 do 18. Wskazane jest zabranie ze sobą książeczki RUM w celu odnotowania daty zabiegu i rodzaju szczepionki. W ubiegłym roku w SPZOZ-ie przy Kilińskiego zaszczepiło się ponad 1000 osób. W chwili obecnej do placówki napłynęło już wiele zgłoszeń z zakładów pracy i urzędów z terenu miasta i powiatu pabianickiego, które współfinansować będą szczepienia dla swoich pracowników. Jest to na pewno sposób zabezpieczenia się pracodawców przed nadmierną absencją chorobową. Zaszczepić się warto, gdyż szczepionka jest bez wątpienia tańsza niż koszty leczenia grypy. Aby zasięgnąć szerszej informacji na temat szczepień, można zadzwonić pod numer 215 50 18 wewnętrzny 436. Informowaliśmy już Państwa w ubiegłym tygodniu o sprawie dotyczącej oblewania samochodów substancją żrącą. Jak nas poinformowała dzisiaj rzecznik prasowy Pabianickiej Komendy komisarz Joanna Kącka, policja wytypowała podejrzanych. Okazali się nimi 17-letni pabianiczanin Łukasz G. oraz jego ojciec Marek G. Podczas przesłuchania nieletni zmieniał kilka razy zeznania. Najpierw twierdził, że oblewał kwasem samochody na zlecenie swego bezrobotnego ojca lakiernika. Mówił, że pomagali mu koledzy z ulicy, tak jak on wychowankowie poprawczaków. Innym razem zeznawał, że robił to z zemsty za bezrobocie ojca. Uważał, że jeśli będzie więcej pracy dla lakierników, to jego ojciec zostanie w końcu zatrudniony. Pabianicka policja podaje, iż kwasiarze zniszczyli co najmniej 200 aut na terenie naszego miasta.
W niektórych samochodach kwas przeżarł lakier aż do blachy. Naprawy uszkodzeń lakiernicy wycenili na ponad 3000 zł. Jak mówi komisarz Kącka, policja od samego początku słusznie podejrzewała, że niszczenia aut dokonywali nieletni przestępcy. Dlatego też do akcji wkroczyli funkcjonariusze z sekcji do spraw nieletnich. Marek G. nie był chętny do rozmów, tak jak jego syn. Nie przyznał się do winy. Twierdził, że syn wszystko zmyślił. Odmówił składania zeznań. Prokurator postawił mu zarzut umyślnego uszkodzenia mienia. Markowi G. grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ukazało się najnowsze wydanie folderu informacyjnego o Pabianicach. Publikacja, która powstała we współpracy z Urzędem Miasta, przeznaczona jest dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w Pabianicach. Folder opracowano w języku polskim i niemieckim. Poprzedni wydany był po polsku i angielsku. Atutami gwarantującymi powodzenie w inwestowaniu w Pabianicach są według autorów m.in. korzystne położenie geograficzne, dogodne połączenia komunikacyjne, np. możliwość korzystania z lotnisku na Lublinku, a także możliwość uzyskania szybkiej informacji o terenach do zagospodarowania dzięki funkcjonującemu komputerowemu systemowi informacji o terenie. Zachęcającym do inwestowania na pabieńskiej ziemi ma być wprowadzenie systemu ulg w podatkach lokalnych dla firm inwestorów, a także przychylność władz samorządowych dla nowych inwestycji kapitałowych i każdej ciekawej oferty inwestycyjnej. Folder rozprowadzany będzie przy różnego rodzaju okazjach, np. spotkaniach biznesmenów, samorządowców, a także podczas krajowych i międzynarodowych imprez targowych. Jak informuje rzecznik prasowy prezydenta Pabianic z inicjatywy zarządu miasta, gromadzone są pieniądze na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Zarząd miasta proponuje, aby pabianiccy policjanci swój sztandar otrzymali podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości 11 listopada. Jednostki samorządu terytorialnego, zakłady pracy, instytucje i osoby prywatne, które zamierzają wesprzeć tę inicjatywę, proszone są o wpłaty na konto. Urząd Miasta Pabianic, Bank Pekao S.A., Oddział Pabianice. Numer konta 10 80 1170, kreska 16 32, kreska 360, kreska 80 300 z dopiskiem sztandar.